Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, niestety zmartwię was na samym początku, ponieważ to nie będzie materiał, w którym będę chwalił WOTA, tylko odwrotnie. Odwrotnie będzie o balansie, a właściwie o braku balansu na konkretnym przykładzie. To, co teraz widzicie na ekranie, to jest oczywiście najnowsze dziecko Wargamingu, czyli Progetto 46, czołg włoski, który w momencie, kiedy robię ten materiał, jeszcze jest niedostępny do kupienia, ale miałem okazję już go przetestować. I niestety już po kilku bitwach wiedziałem, że podobny materiał trzeba zrobić, bo dzieje się wręcz niedobrze. Progetto 46, cóż to takiego jest, nie zamierzam się powtarzać, bardzo króciutko, może tylko Włoch z nowym systemem ładowania, który jest niby magazynkiem, ale doładowuje nam pociski w miarę ich wystrzelenia, czyli nie musimy całego magazynku ładować. I z drugiej strony jest to pierwszy taki niby magazynek, który w którym można zamontować, uwaga, uwaga, dosyłacz. I to jest bardzo ważna rzecz w tym momencie. I tak sobie pomyślałem, jak to jest, że wychodzi nowy czołg i on jest tak lepszy od drugiego, który dzisiaj będziemy, do którego będziemy porównywać, czyli T69, no bo chciałem wziąć meda, chciałem wziąć czołg, powiedzmy, z drzewka zwykły, z podobnym kalibrem działa i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi na T69 czołg, którego już, no teraz go widzicie pewnie na ekranie, ale w bitwie widzicie go rzadko. Porozmawiamy sobie, co też takiego stało się z tym czołgiem, a może inaczej, co stało się z WOT-em, że tego pojazdu, skądinąd fajnego, jest tak mało w WOT-cie. Ale zacznijmy o Progetto. Jakie on ma jeszcze tutaj plusy? Plusem jest mobilność, czyli tak naprawdę w przypadku meda bardzo ważna rzecz. Plusem jest celność. Plusem jest czas celowania. Kurczę. Jedynie minus dla tego czołgu, no to oczywiście brak pancerza. Ale przypominam, że mówimy o medzie. A teraz troszeczkę chcę wam powiedzieć o czołgu T69, którym rozegrałem swego czasu sporo bitew. Jego droga do nicości w World of Tanks była bardzo, z jednej strony może długa, a z drugiej krótka. Otóż jak tylko wyszedł Wargaming z zupełnie nieznanych mi powodów, dało mu 300 mm penetracji na pocisku premium. Było to dla mnie niezwykle dziwne, że na 8 poziomie med dostał 300 mm penetracji na premium. Dlaczego? Słuchajcie, w World of Tanks możemy balansować pojazdy. Kiedyś było to bardzo proste. Wargamingowi wystarczył jeden parametr, żeby gracz grał pojazdem tak, jak on chce. Był to parametr penetracji. I to wystarczyło. Poczekajcie, bo zobaczę, czy fasolka mi się ugotowała. Ach, kurka wodna, jakie zapachy. Ach, mam nadzieję, że to wytnę, a jeżeli nie wytnę, to po prostu będzie element uwiarygodniający może ten materiał. Wiem, nieprofesjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja nie jestem profesjonalistą, jestem po prostu hallakiem zwykłym. Mówiłem o parametrze penetracji. Dlaczego? Jak wiecie, pociski tak zwane goldowe, czyli premium, istniały wtedy, w przeciwieństwie do teraz. Teraz nie ma tak naprawdę pocisków premium. Są po prostu te droższe i tańsze. Wystarczyło dać słabą penetrację w pojeździe, żeby spowodować automatycznie, że gracz będzie musiał zajeżdżać z boku, flankować gdzieś, zajeżdżać od tyłu, unikać, wręcz uciekać z jakiejś strony, jeżeli tam jest opancerzony czołg i tak dalej, i tak dalej. Później niestety
Wiadomo, że dział marketingu zbeształ pewnie, albo przedstawił panu Wiktorowi kurka wodna. Patrz tutaj, nie kupują, zrobiłeś pociski premium, nikt nie chce tego kupować, więc zróbmy tak, że będą je kupować wszyscy, ale nie za złoto, tylko za srebro, a żeby je zarobić, będą kupować premium czołgi i premium konto. No i cóż, pan Wiktor, czyli właściciel firmy, oczywiście na to się zgodził i na dobre mu to wyszło. Graczom, czyli nam nie za bardzo, ale jemu na pewno dobrze to wyszło. A więc pierwszy taki niezrozumiały ruch to było właśnie to. Udostępnili pociski i wszystko wywróciło się do góry nogami, ponieważ jeżeli na pocisku premium Met miał dużą penetrację, to już nie musiał zajeżdżać E-setki z boku, czy Tigera 2, czy ISA 3, czy z tyłu. Po prostu mógł stanąć bezczelnie naprzeciwko niego i wpakować mu pocisk w przedni pancerz. Tak to niestety było i tak niestety jest do dzisiaj. Met wyjeżdża na czołg ciężki albo bardzo opancerzony niszczyciel, po prostu pieprznie mu z Golda i przebija. Wcale nie musi flankować. No i dobra, ale co z tym T-69? Bardzo zła decyzja, czyli wprowadzenie 300 mm penetracji w takim medzie, jeszcze magazynkowym, oczywiście spowodowała, że gracze grali dokładnie tak, jak ten pocisk umożliwiał, czyli wyjeżdżali z przodu na czołgi opancerzone, ciężkie i wpakowywali zawsze 4 pociski, zazwyczaj przyjmując jeden strzał od tego czołgu. Później Wargaming na szczęście poszedł po rozum do głowy i obciął penetrację na pocisku goldowym z 300 do 250 i obecnie chyba, o ile się nie mylę, bo już dawno tym czołgiem nie grałem, mam nadzieję, że się nie mylę, że te 250 cały czas jest. I co dalej? Otóż, moi drodzy, wytworzyła się sytuacja, że ten pojazd, T69, przy penetracji 181 mm, jest niezwykle uzależniony od losowania. Od losowania tierowego. Jeżeli jest wysoko, to wtedy może te małe czołgi potłuc, ponieważ 181 wystarcza mu na tłuczenie z przodu, a jeżeli z innymi ósemkami walczy, to wystarcza mu z boku. No i teraz mamy nasz fantastyczny pojazd Progetto 46, który bardzo mocno odbiega od właśnie tego schematu. I teraz, moi drodzy, przyjrzyjmy się suchym danym, co takiego powoduje, że ten Progetto jest tak niezbalansowany w stosunku do T-69. Ja, moi drodzy, nie mówię, że on jest niezbalansowany względem World of Tanks, tylko T-69, a może to T-69 jest w ogóle niezbalansowany. Moi drodzy, jakie są różnice między tymi dwoma pojazdami? Oczywiście podstawowa jest taka, że żeby jeden sobie kupić, będziecie musieli wydać kasiorę. Otóż zacznijmy od penetracji. Kolosalna różnica, 30 mm ponad. Z jednej strony ktoś z was może powiedzieć, co to jest te 30 mm w tą czy w tą. Moi drodzy, na 8 poziomie, jeżeli te 30 mm jest w granicach 200, to jest często być albo nie być. Jeżeli T69 zagracie przeciwko ISOwi 3, to 181 mm na pewno wam nie wystarczy. Oczywiście da się go przebić z przodu z taką penetracją, ale naprawdę nie liczyłbym na jakiś pewnik. A jeżeli wyjedziecie drugim czołgiem, który ma 212 penetracji, to przebijać będziecie często. To jest ta podstawowa różnica. Czyli już w tym momencie czołg premium najnowszy ma bardzo dużą przewagę, umówmy się. Dalej, są takie dane, które mogą powiedzieć wam, że kurka, właściwie ten T69 ma lepiej, bo ma pestki aż 4, a ten ma przecież tylko 3 i jak wystrzeli magazynek, to zrobi obrażenia za 960, a Progetto za 720. Otóż nic bardziej błędnego. Gdyby to był strzał, nie wiem, z 5 metrów, to pewnie tak. Natomiast jeżeli musicie przycelować, to w dalszej części zobaczycie, że wcale tak różowo nie jest. Także jedziemy dalej.
dochodzimy do rubryki działa i tutaj pies jest pogrzebany. Słuchajcie, zobaczcie, jakie tu są kolosalne różnice. Czas celowania w Progetto jest 2,01, a w T69 jest 2,78. Co to nam daje? Przede wszystkim to, że oba czołgi mają 2 sekundy ładowania pestki z magazynka, czyli macie magazynek, strzelacie raz i żeby drugi raz wystrzelić, muszą minąć 2 sekundy. I o ile Progetto w tym momencie zdąży skupić celownik ponownie po tym pierwszym wystrzale, o tyle T69 absolutnie nie zdąży, musi dłużej poczekać, a ponieważ jeszcze ma działo mniej celne, o czym zaraz powiem, to musi kurka wodna wystawić się na ogień przeciwnika na bardzo długi czas, żeby te 4 pestki wystrzelić. Dalej mamy oczywiście celność. Chyba nie muszę też mówić, że różnica między 0,32 a 0,36 jest ogromna. Zwłaszcza jeżeli strzelamy na większe odległości. To jest po prostu bardzo duża różnica. Kolejna rzecz, co powoduje, że przyjemnie nam się gra w ruchu czołgiem średnim. Oczywiście celność w ruchu i ta celność w ruchu tutaj jest bardzo mocno na po stronie Progetto. No mamy podczas ruchu 0,15, kontrakt tu mamy 0,21. Na przykład podczas obrotu wieży mamy 0,10, podczas gdy w T69 mamy 0,15. To jest 50% kurka wodna więcej, moi drodzy. Do tego dochodzi elewacja, która w Progetto jest 20, a w T69 zaledwie, moi drodzy, kurka 14, co na górzystych mapkach, jak chcemy strzelać do góry, jest bardzo, bardzo upierdliwe. Ale to oczywiście nie koniec tego. Otóż mamy jeszcze mobilność, bardzo ważna rzecz, prawda? I o ile prędkość maksymalna jest bardzo podobna, czyli 55 kontra 51, to już zachowanie tego czołgu na polu bitwy jest bardzo, bardzo inne. Z jednej strony Progetto ma 18 koni na tonę, podczas gdy T69 zaledwie 15,9 i to może jeszcze nie jest taka duża różnica, ale jak zobaczycie, że opory dla gruntu dla Progetto to jest 0,38, a w T69 1, czyli to jest ponad 100% gorzej, prawda? To jest 100% różnicy. Tutaj mamy ten średni teren, to mamy 0,48 kontra 1,15, później opory dla gruntu tego najbardziej miękkiego mamy 0,99 w Progetto, a w T69 2, czyli 2 razy tyle. I co prawda mamy tutaj na zielono, że T69 troszeczkę lepiej kręci wieżą, ale 2 stopnie. Co to jest za różnica 2 stopnie? Tylko one nie są aż tak duże. 45-48, no tu może 36-44, to jest zdecydowanie dosyć spora różnica. I na koniec oczywiście trzeba oddać sprawiedliwość. Tak, T69 ma lepszy pancerz, prawda? I na papierze ten pancerz wygląda niezwykle fajnie, czyli 101 kadłub i aż 152 wieża. Ale powiedzcie sobie tak szczerze, czy spotykając naprzeciwko siebie czołg T69 macie problemy z jego penetracją? No nie wydaje mi się, nawet jak gracie czołgiem 6 poziomu czy 7, spokojnie można go przebić. Zwłaszcza, że te magiczne 152 na wieży, no nie, to nie jest wszędzie na wieży, prawda? Do tego dochodzą nam jeszcze takie smaczki, jak to, że Progetto ma o 50 HP więcej z jakiegoś powodu, albo na przykład HP silnika w Progetto ma 260, a w T69 ma 234 zaledwie. No i jeszcze mamy oczywiście to, że Progetto szansa na zapalenie silnika ma 15%, a T69 20%, bo dlaczego nie? Oczywiście widzę tutaj przewagę view range po stronie T69, 10 metrów ma lepiej i z drugiej strony zasięg radia 570 do 750, no to jest sporo.
I koszt pestki jest większy, mimo tego, że to jest praktycznie to sam, ten sam kaliber, to koszt pestki jest dużo większy w Progetto, no bo nie możecie za dużo kasiorki sobie w nim zarobić. Tak więc z jednej strony dostajemy czołgi, które aż proszą się o to, żeby użyć na nie golda. W wyniku tego zarabiamy mniej, więc musimy kupić sobie albo czołg premium, albo konto premium. A z drugiej strony, same właśnie pojazdy premium, no naprawdę są, powiedzmy, dostosowane do obecnego WOTA, podczas gdy te stare w drzewku, które naprawdę wymagają poprawy, są odłożone. Po prostu są odłożone na jakąś tam nieokreśloną przyszłość. Moi drodzy, ponieważ już się wynudziliście dosyć, to na koniec jeszcze powiem wam o rzeczy, której nie wyczytacie z takich danych. Po prostu tego nie wyczytacie. Otóż Progetto 46 jest dopasowany, powiedzmy, do obecnych warunków w WOTie. A obecne warunki w WOTie to losowanie ósemek bardzo częste na dziesiątki, dziewiątki, prawda? A te 69 to jest w ogóle totalna kupa, jeżeli chodzi o te poziomy, z bardzo prostej przyczyny. Pojazdy te być może byłyby na równi, gdyby losowało je na inne takie nieopancerzone, jakieś wolniejsze i tak dalej, czyli jeżeli są na topie, a jeżeli tylko losowanie pójdzie na dziewiątki albo pójdzie nawet na same ósemki, to już Progetto będzie miał ogromną, kolosalną przewagę. Pytanie na koniec, czy doczekamy się wreszcie rebalansu pojazdów z drzewek? I to ja tutaj przytoczyłem też 69, ale pojazdów takich jest dużo. Zobaczcie, co potrafili zrobić z karnawałem. Dali mu takiego buffa, że on teraz jest wręcz wymiataczem. Bardzo przyjemnie się nim gra na ósemkach, prawda? To jest pojazd ósmego poziomu. A z drugiej strony mamy Tygrysa 2, któremu nic nie zrobiono. Więc pytanie jest takie, kiedy doczekamy się takiego momentu, że pojazdem z drzewka na ósmym poziomie będzie się grało na równi przyjemnie z tym premium. I to tyle, moi drodzy. Jeżeli się nie zgadzacie z tym, co tutaj mówiłem, to oczywiście napiszcie. Ja chętnie podyskutuję. Być może ktoś z was uważa, że taki czołg jak T69, ponieważ ma te 4 pestki, a nie 3, będzie przynajmniej tak dobry, a może nawet lepszy od nowego, od nowej premki. Również wysłucham takich komentarzy. Natomiast moje zdanie subiektywne tutaj wam przedstawiłem. To, że gra idzie w premki, to już od dawna jest wiadomo, ale moi drodzy, no teraz to już naprawdę nikt się z tym nie kryje, nie zasłania i prawdopodobnie nowe czołgi premium będą już tylko lepsze. I tym cudownym, optymistycznym akcentem, albo pesymistycznym, wybierzcie sobie. Kończymy ten materiał. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Target acquired. They're knocked out.